Pierwsza wzmianka o zamku olsztyńskim, identyfikowanym jeszcze jako zamek w Przymiłowicach, pochodzi z 1306 roku. Zawarta została w aktach drugiego procesu biskupa krakowskiego Jana Muskaty, który wytoczono mu w 1306 roku przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba Świnkę. Istniejącą już od drugiej połowy XIII wieku strażnicę rozbudował w XIV wieku Kazimierz Wielki jako jeden z najbardziej warownych zamków na pograniczu śląsko-małopolskim. Według opowieści, oprócz funkcji potężnej strażnicy granicznej, zamek służył też jako więzienie dla szlachty. To w jego ponurych lochach skonał właściciel Koźmina, co na swoim obrazie Jan Matejko uwiecznił. Mówimy tu oczywiście o wojewodzie poznańskim Macieju Borkowicu, który w 1358 roku za przywództwo skierowanej przeciw królowi Konfederacji Panów Wielkopolskich, tudzież za swoją kryminalną przeszłość, został skazany na śmierć głodową. Duch wojewody oraz jego jęki, brzęk kajdan i zawodzenia do dziś ponoć straszą w okolicach zamku. W 1370 roku król Ludwik Węgierski przekazał Olsztyn z ziemią wieluńską swemu siostrzeńcowi, księciu opolskiemu Władysławowi Opolczykowi. Książę ustanowił na zamku urzędy sądu i starostwa. Na własne nieszczęście ciągnęło go jednak do krzyżaków, z którymi knował przeciwko Polsce. Nie stronił też od łupiestwa. Wobec takiego obrotu sprawy pod koniec sierpnia 1391 roku Władysław Jagiełło podjął akcję zbrojną mającą na celu odebranie ziem lennych Opolczyka, zakończoną zajęciem wszystkich jego warowni, wśród nich obleganego przez 3 dni zamku olsztyńskiego. W 1391 roku Władysław Jagiełło zdobył zamek i przywrócił go koronie. W 1406 roku podgrodowa osada, nazwana wówczas Olsztynkiem, została siedzibą starostw. W 1488 roku Kazimierz IV Jagiellończyk nadał jej prawa miejskie. W połowie XV wieku Olsztyn kilkakrotnie najeżdżali władcy śląscy, równocześnie ulegał on systematycznym przeobrażeniom. Jego starostą był wtedy Mikołaj z Przyrowa, który, powiadają, zamek podobny raczej do ciemnej jaskini Plutona, we wdzięczną zamienił siedzibę. Wielkie zasługi w rozbudowie i modernizacji królewskiej warowni położył Mikołaj Szydłowiecki, starosta w latach 1508-1532, a także jego następcy Piotr Opaliński oraz Jan i Joachim Osieccy, twórcy przekształcenia gotyckiej bryły w duch modnego renesansu. Walory obronne zamku poddane zostały sprawdzeniu w 1587 roku, gdy podeszły pod niego wojska aspiranta do polskiej korony arcyksięcia Maksymiliana Habsburga. Warownia wyszła z tej próby zwycięsko, lecz straty poczynione przez Austriaków były znaczne. Podczas oblężenia na pierwszej linii natarcia wystawili oni w charakterze żywej tarczy porwanego wcześniej z dworu w Karlinie koło Kormołowa małoletniego syna dowódcy garnizonu olsztyńskiego Kacpra Karlińskiego. Ten jednak nie ugiął się przed siłą ponurych argumentów, dając rozkaz do stanowczej obrony, co jego syn przypłacił życiem. O ile jeszcze za życia starosty Joachima Ocieskiego warownia pozostawała w dobrym stanie, a w kaplicy bywała msza święta, to już na początku XVII wieku, częściowo przez zaniedbanie inwestycyjne, częściowo zaś w wyniku pękania skał, zaczęła się ona chylić ku upadkowi, gdyż ówczesny starosta Mikołaj Wolski nie dbał o zamek, koncentrując się jedynie na utrzymaniu rezydencji w Krzepicach. Choć stan zamku był zły, to ten z różnym skutkiem wciąż pełni swoje funkcje, aż do nadejścia Szwedów, którzy w czasie inwazji 1655-1660 zdobyli go, ograbili z cennego wyposażenia i wreszcie porzucili, dokonując wcześniej dużych zniszczeń. Starostwo olsztyńskie przetrwało wprawdzie aż do końca XVIII stulecia, jednak ze względu na utratę walorów obronnych wobec rozwoju artylerii, wysokie koszty remontów oraz postępującą wraz z kruszeniem się wapiennych skał z degradacją murów, nie tylko zaniechano inwestycji, ale też za zgodą starosty Jerzego Lubomirskiego w latach 1722-1726 rozebrano znaczne fragmenty dolnych partii warowni, a otrzymany w ten sposób materiał wykorzystano do odbudowy spalonego kościoła i okolicznych zabudowań. W wieku XIX zamek był już opuszczony i w stanie romantycznej ruiny przetrwał po dziś dzień.
To, co możemy dziś zobaczyć, a co widzą Państwo na filmie, to zachowały się tylko z zamku części murów, części mieszkalnej, dwie wieże cylindryczne, stołb i kwadratowa starościanka, fragmenty murów budynków gospodarczych, częściowo także piwnice oraz odkryte w czasie badań archeologicznych fundamenty kuźnicy i ślady dymarek. W latach 1992 i 93 oraz 95 i 98 odbywały się tutaj międzynarodowe pokazy pirotechniki i laserów. Po zawaleniu się jednak fragmentu muru zamkowego, konserwator zabytków zakazał tego typu imprez. Ruiny zamku były w tym czasie udostępniane do zwiedzania. U badań archeologicznych przebadano w 2015 roku teren Zamku Dolnego, którego dokładne rozplanowanie nie było wcześniej znane. Udało się m.in. opisać położenie trzech filarów mostu prowadzącego od wieży bramnej do górnej części zamku oraz położenie samej wieży bramnej. Obecnie, w 2016 roku, kiedy to i my tutaj byliśmy, na terenie zamku można zwiedzać ruiny i dodatkowo wejść na wieżę starościańską za jedyne 2 zł. Warto, widok naprawdę stamtąd jest prześliczny.